dobry, moi drodzy. Znów witam się z wami z plaży, ale to dobrze. Oby jak najwięcej takich przywitań. Znajduję się w Barcelonie, a dokładniej w miejscu o nazwie La Barceloneta. Można kojarzyć tą lokalizację przez pryzmat plaży, po której właśnie chodzę, a ta nazywa się Santa Sebastia. La Barceloneta to po prostu dzielnica stolicy Katalonii, którą gorąco wam rekomenduję, bo jest pięknie zagospodarowana i na pewno będzie się wam to podobać pod kątem spacerowym, pod kątem lunchowym, chillowym, czyli to, co my wszyscy podróżnicy lubimy najbardziej. Co ja tutaj robię o tak wczesnej porze, bo jest godzina 8 rano, jak widzicie, jestem w kurtce, luty, przyjemna pogoda, chociaż no, kurtkę trzeba ze sobą zabrać. Chodzę i spaceruję, ponieważ pozwoliłem sobie przyjść na wschód słońca, które wychodzi już do góry. Zapraszam na vloga właśnie z tego miasta. Idąc na plażę, warto zahaczyć o port, który się tu znajduje. Jak widzicie, stoją tutaj takie jachty. Nawet nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje. A na pewno miniecie go, udając się tu od jednej z najbardziej popularnych ulic Barcelony o nazwie La Rambla. Idziemy, zabukowaliśmy sobie nocleg i na tą ulicę za chwilę was zapraszam. Wracam na chatę na śniadanie, więc mam chwilę. Od razu krótkie informacje praktyczne dotyczące z dojazdem z lotniska do centrum. Za taki bilet autobusowy i możecie skorzystać z autobusu, który się nazywa Aerobus, coś w tym rodzaju. Niebieski autobus, nie da się go przegapić. Zapłacicie 5,90 jurka w jedną stronę. Trochę dużo w mojej ocenie, no ale taka jest stawka. A na dzień dobry polecam wam zakupienie takiego biletu do metra, biletu rodzinnego, jeżeli jesteście w większej grupie. Płacicie za niego 10 euro i możecie 8 razy przejechać metrem. Jest to chyba taka najpopularniejsza forma skorzystania z tego środku komunikacji. Oczywiście te bilety są jeszcze w różnych innych konfiguracjach, można tych przejazdów wykupić więcej. W mojej ocenie 8 wystarczy, ponieważ gro atrakcji, które mamy do odwiedzenia w Barcelonie, można pokonać z buta. Robimy to z małym dzieckiem, więc niech to też będzie dla was taka wskazówka, że na pewno da się to zrobić. Okej, moi drodzy, to ruszamy z wysokiego C. Jest już gang w komplecie. Zaczynamy zwiedzać Barcelonę. Nastawcie się na dużo ciekawych miejsc, polecajek kulinarnych. Tak chcemy poprowadzić tego vloga. Zaczniemy od popularnej ulicy o nazwie La Rambla, którą właśnie sobie spacerujemy. Jest to taka dosyć znana, jak nie najbardziej znana ulica Deptak w Barcelonie, na której macie masę restauracji, sklepów z pamiątkami, różnych sklepów, gdzie możecie wydawać swoje zarobione ciężko pieniądze. Jednym z takich popularnych miejsc na tej ulicy jest market, który koniecznie trzeba tu zobaczyć i od marketu zaczniemy ten dzień. Moi drodzy, a więc na pierwszy ogień poszedł takosik z owocami morza. Nigdy takich takosów jeszcze nie próbowaliśmy. W ogóle jest tu masa świeżych owoców morza. Takie boksy z krewetkami, z kalmarami, z małżami. No prześwietne. My spróbujemy tego takosika. Pani nam da jeszcze jakiś ostry sosik. Nawet nie wiem, jak się za to zabrać. No ale spróbuję, tak? On jest na zimno, co trzeba zaznaczyć. Kosztował 4 euro, także jeszcze jakoś do przeżycia. Fajny. Fajny, naprawdę różne smaki. Mamy i paluszek krabowy, i małże, i oliwki, i papryka. No, sztos. Dla mnie, osoby, która kocha owoce, jest to po prostu raj. Za taki kubeczek zapłaciliśmy 2 euro. Jest bardzo dużo takich soków mieszanych, smoothie, coś takiego za od, nie wiem, 1,5 euro do 3 euro. Przeróżne w ogóle slajsy samych truskawek, mango i tak dalej. Polecamy tutaj się wybrać z samego rana. My jesteśmy koło 9:00. Można się spokojnie jeszcze przemieszczać i sobie chować, zwiedzać, jeść. Zaraz po markecie rekomendujemy wam wybrać się do knajpy o nazwie Grania Dulcinea. Jest to kawiarnia, która powstała w 1941 roku i prowadzona jest przez jedną rodzinę. Serwują tutaj kawę, a tak naprawdę czekoladę, która nazywa się Suizo. Jest to napój, który możecie wypić jedynie w Barcelonie albo ogólnie w Katalonii.
zapowiada się nieźle. Bardzo blisko od tej kawiarni, gdzie siedzieliśmy, znajduje się katedra hiszpańska. Jest to też taki przykład najcenniejszej architektury gotyckiej Hiszpanii, więc polecam Wam, żebyście sobie tutaj podeszli. Tym bardziej po tej bombie kalorycznej, jaką będziecie mieli okazję skorzystać w tej kawiarni, którą wcześniej Wam polecaliśmy. Słuchajcie, to jeszcze jeden tip podróżniczy, bo zapomniałem Wam o tym powiedzieć. Tutaj za mną, o tam na górze, widzicie, jest hotel. Po tej stronie jest katedra. I tam w tym hotelu znajduje się taras widokowy, który jest czynny od godziny 14. Warto przyjść przed samą 14, bo zazwyczaj są kolejki, z którego możecie podziwiać widok właśnie na tą katedrę. Wszyscy się tu produkują ze zdjęciami. Można wejść na górę, nie każdy o tym wie. I tam zrobić na pewno lepsze fotografie, albo po prostu mieć dużo ciekawszy widok na katedrę. Polecam się na przyszłość. Kuba on tour. To tak jeszcze a propos tych wszystkich polecajek i rekomendacji. Przed przyjazdem do Hiszpanii musicie wyrobić sobie tak zwany kod QR. I to naprawdę tutaj sprawdzają. Nasz samolot był opóźniony blisko 40 minut w związku z faktem, że nie wszyscy mieli to zrobione. Więc koniecznie wypełnijcie, bo po przylocie tu już na miejscu również obsługa wymaga od Was tego, żebyście taki kod pokazali. Co do noszenia maseczek, raz trzeba, raz nie trzeba. Raz zwracają na to uwagę, raz nie zwracają na to uwagi. No ale te maski warto ze sobą zabrać. Wszystkie knajpy są normalnie otwarte, więc to funkcjonuje i nie ma tutaj żadnych obostrzeń z tym związanych. Tak to wygląda na chwilę obecną. Luty 2022. Kolejne miejsce, jakie chcieliśmy Wam pokazać, to market Santa Caterina. W naszej ocenie bardziej już taki lokalny. Jak widzicie, trzeba zakładać maski, udajemy się do środka i pokażemy Wam dwa rekomendowane stoiska, które znajdują się tutaj od lat i z których warto coś kupić, spróbować, zjeść czy wypić. Okay, jesteśmy już w tym miejscu, tak jak wspominałem, jest to taka jest taki klimat bardziej lokalny. Jak widzicie, można sobie wybierać masę takich przysmaków do tego, żeby skosztować ich na przykład do pizza. Jest godzina 12 i wszyscy tutaj siedzą już przy drinku. Co może świadczyć o atrakcyjności tego miejsca? Zdrówko. No, w związku, że już jest po godzinie 12, po kawce zamówiłam sobie kieliszek kawy. Cena też uważam, że super, 2,70 piórka. Pierwszy raz próbuję tego winka. Coś ala nasze prosecco. Dobre, wytrawne, gazowane. Lubię. Drugim takim polecanym miejscem jest stoisko o nazwie Antonio, gdzie możecie zjeść takiego rożka z wędlinami. Stoisko również obecne tu od wielu, wielu lat, rekomendowane przez osoby znające się na temacie. Za takiego rożka zapłacicie jedynie 2 euro. To porównując to do targu przy Ralambli, ceny są niższe, a jakościowo naprawdę dobrze. Idąc na lunch, zajrzeliśmy jeszcze po drodze przy okazji do parku. Park nazywa się Park alla Cittadella. Muszę przyznać, że jeżeli park w głównej mierze składa się z palm, to oznacza, że jest to ciekawy park. Przyszliśmy w związku z faktem, że by Olek po prostu trochę wyprostował nogi, miał okazję sobie polatać. Przejdę się teraz kawałek i pokażę Wam, jak ten park wygląda. Sama lokalizacja super, zielono, przyjemnie, tak jak wspominałem wcześniej, dużo palemek. Na pewno nie przypomina to parków znanych nam z naszej lokalnej przestrzeni publicznej. Polecenie od nas, nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Hiszpanii jest coś takiego jak menu del dia. W Polsce mamy menu lunchowe w wielu restauracjach. Od poniedziałku do piątku, od 13 do 16 możecie poprosić takie menu. I za 14 euro mamy w tym przystawkę, pierwsze danie, drugie danie, butelkę całą wina, desery i likier na końcu. I w tej cenie mamy całą butelkę wina. Mogliśmy mieć się białe, czerwone. W drugim daniu jest też opcja wyboru paeli, więc no świetna opcja, bo wczoraj zapłaciliśmy 20 euro za dwie osoby, a tutaj za 26 będziemy mieć pełen pakiet. Jeśli chodzi o przystawkę, dostaliśmy dwie bułeczki pomidora malinowego, gdzie już wykonałam, że tak powiem, całą procedurę. Rozkrajamy sobie pomidorka,
smarujemy sobie bułeczką, bułeczkę pomidorkiem, polewamy oliwą, sypiemy sól i to jest taka standardowa hiszpańska przystawka. I do tego jest taka zupka na początek i to się do tej bułeczki pije. Tak, przepyszne. Tutaj zobaczcie, wjechała nam kolejna taka, no można by powiedzieć, przystawka, to jeszcze nie jest danie główne. Wybraliśmy kalmary oraz spaghetti bolognese, no bo chodziło nam Ola, żeby coś zjadł, bo na razie ogląda bajkę, ale innej opcji na posiedzenie w tej restauracji nie było. Czekamy jeszcze na paelę i steczka. I to wszystko w tej cenie. Przyszło nam drugie danie. Nie wygląda źle. Ja mam paelę z owocami morza i nie wygląda źle, bo mam dwie duże krewety, mam małże, mam mule, cytrynka. Naprawdę porcja jest spora. Kuba ma steka wołowego. Słuchajcie, to jest stek wołowy z ziemniakami. Znaczy z ziemniakami, z frytkami domowej roboty. Porcje ogromne, naprawdę. I na koniec, jakby tego było mało, dostaliśmy jeszcze desery. Ja mam kataloński creme brulee, można tak to nazwać. Kuba ma sorbet z limonki. 500 kalorii. Mamy jeszcze takie typowe hiszpańskie ciasto. Sztos. Rany Julek. Knajpa nazywa się La Fonda del Port Olympic i była to kulinarda petarda. Rakieta w kosmos. Muszę tutaj podziękować gości, bo ona wyłapała ten temat. Za 30 euro za dwie osoby zjedliśmy dokładnie tyle dań, co widzieliście. W tym można wybrać paellę, która normalnie w wielu miejscach Barcelony kosztuje 9,50 euro za osobę, a tutaj w takiej konfiguracji z butelką wina, co jeszcze raz podkreślę, i z tymi wszystkimi dodatkowymi daniami. Pełna rekomendacja. My znaleźliśmy tą knajpę, gdzie można było skorzystać z takiego menu lunchowego w takim wydaniu. Być może są jeszcze inne, nie wiem, ale szukajcie takich alternatyw. A jeżeli chcecie się posłużyć tą naszą rekomendacją, to polecamy, żebyście zajrzeli dokładnie w to miejsce. To tyle z dzisiejszych polecajek. Widzimy się jutro i kontynuujemy naszą przygodę z Barceloną. Do juterka. I dzień dobry. Zapraszamy na dzień drugi. Zaczynamy od kawki w jednym z popularnych katalońskich barów o nazwie Principar. Popularnym z tego względu, że jadają tutaj, piją, stołują się lokalni ludzie. Jest on atrakcyjny również pod kątem cenowym. Kontynuujemy nasze zwiedzanie miasta. Dziś znów polecajki kulinarne. Skoczymy sobie też do tych najbardziej popularnych atrakcji, czyli do katedry. Ale sprzedam i pokażę Wam taką opcję, dzięki której będziecie mogli spojrzeć na tą katedrę z trochę innej perspektywy. Następnie na koniec dnia zobaczymy jeszcze punkty widokowe, z których będzie można podziwiać panoramę miasta. Zapraszam na dzień drugi. Dodałbym jeszcze do tego wszystkiego fakt, że jest tu niezliczona liczba knajpek i o dziwo w każdej są ludzie. I taką rekomendacją z naszej strony jest sieciówka o nazwie 365, gdzie kupicie dobrą kawę również w niedużych pieniądzach. Więc jak będziecie widzieć, no to polecamy, żeby zajrzeć ze środka. Jesteśmy, moi drodzy, przy Sargadzie. Nie wchodzimy do środka. Dlaczego? Dlatego, że bilet kosztuje 26 euro za osobę dorosłą. Nawet nie wiem jak z Olkiem, pewnie też by coś za niego skasowali, albo i nie. Niemniej jednak 52 euro za to, żeby wejść do środka. Uważam, że jest to cena zbyt duża. I bazując na tym, że miejsce odwiedza kilka milionów ludzi na świecie, mogli do tego podejść bardziej proturystycznie. My z zasady od ludzi dla ludzi. No, szkoda nam takiej kasy, wolimy to wykorzystać na kolejne doświadczenia kulinarne. Powiem Wam jeszcze o jednym miejscu, które możecie tutaj wykorzystać, żeby mieć kozacki widok na tą katedrę. Może mi się uda tam wejść, a jeżeli nie, to zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Dobra, temat zrobiliśmy z Gosią koncertowo. Co można zrobić, żeby zobaczyć katedrę z góry? Znajduje się pod hotelem Airie i na jego dachu jest rooftop bar. Miejsce, z którego możecie podziwiać katedrę, przepiękny widok. Wejście jest bezpłatne, ale należy zrobić rezerwację. Tą rezerwację trzeba zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem i my po prostu minęliśmy ten termin. Starałem się to zrobić jakieś 3 dni temu, żeby to zarezerwować na dzisiaj, ale 7 dni, tydzień to jest taki czas, gdzie z wyprzedzeniem trzeba robić tą rezerwację. Gorąco polecam Wam tego tipa.
i będziecie mogli podziwiać katedrę w dużo lepszym wydaniu niż cała masa turystów kręcąca się pod nią. Szkoda, ale po to jest ten kanał, żebyście nie popełniali tych samych błędów co my. Myślę, że spora część osób z Was mogła nie wiedzieć o tym rozwiązaniu, a wydaje się to naprawdę ciekawa opcja. Teraz podeszliśmy sobie i nadajemy z parku Guel. Za wejściówkę zapłacicie 10 euro za osobę dorosłą. Dzieci do 6 lat wchodzą bezpłatnie. Z jeden z najpopularniejszych parków Barcelony. To wybraliśmy ten ze względu na popularność. Roztacza się z niego przepiękny widok na Barcelonę, ale w mojej ocenie są tu jeszcze lepsze punkty widokowe na to miasto i postaram się Wam dzisiaj pokazać jeszcze inny. Chyba najlepsze są te tunele, którymi teraz spacerujemy. Ale sam park ok, trochę pod kątem takiego rekonesansu logistycznego ciężko się połapać, jak się tutaj powinno chodzić i poruszać, ale summa summarum, zielono, palemki, dzikie papuszki, why not? Jeżeli chcecie zobaczyć i podejść na najlepszy punkt widokowy na Barcelonę, to nazwa tej lokalizacji wyświetlić Wam teraz na ekranie. Jest to miejsce, gdzie znajdują się bunkry, które w czasie wojny domowej były takim punktem obserwacyjnym, punktem lotniczym z widokiem na Barcelonę. Do Hazolcien trochę niżej, bo tam już wózkiem nie wjechaliśmy. Jak Ci się podoba? Piękny widok. O wiele piękniej z parku poprzedniego. Wszystko na tacy i za darmo. Super. Na koniec dnia polecajka, coś w rodzaju pijalni wódki, tych znanych takich sieciówek w Polsce, gdzie w niedużych pieniądzach możecie się napić, posilić szybkim fast foodowym jedzeniem. I zobaczcie. Za taki zestaw, czyli butelka wina, hot dog, jakaś taka przystawka, oliwki, ogórki, zapłaciliśmy 14 euro. Więc uważam, że naprawdę ok. Knajpa w środku, rewelacja. Wszystko wygląda świetnie. Klimat. Niesamowity. Winko jest rewelacyjne, świetne, półsłodkie, gazowane w naszym klimacie. Wcześniej próbowaliśmy różowego, też jest wyborny. No co nam więcej trzeba w sobotni wieczór w Barcelonie. Zdrowie. Ok, moi drodzy, kończymy dzień drugi. Tą ostatnią miejscówkę raz jeszcze serdecznie Wam polecamy. W naszej ocenie było to jedno z ciekawszych miejsc, jakie odwiedziliśmy. Był tam straszny harbider, więc ciężko było coś powiedzieć, ze środka to już zupełnie nie. Sporo takich lokalnych przekąsek, tak jak na przykład u nas, jak się pójdzie do pijalni wódki albo do zakąsek, to co można pod wódeczkę przegryźć? Jakiegoś śledzia zapewne, tatara z tego co pamiętam, ogórki kiszone, coś może ze smalcem i tego typu rzeczy. A tutaj jakieś szprotki, jakieś owoce morza, różne takie dziwne rzeczy. Liczę na to, że to co zobaczyliście przyda Wam się w planowaniu dnia. My zostajemy jeszcze do jutra. Wieczorem mamy samolot. Do zobaczenia w kolejnym dniu. Witamy kolejnego, ostatniego dnia. Dzień dobry. Znajdujemy się przy łuku Arco de Triunfo, wybudowane w 1888 roku na wystawę światową, jaka się odbyła w Barcelonie. Takie wystawy światowe polegały na tym, że prezentowano jakby swój dorobek naukowy i techniczny, kulturowy danego państwa. Jak widzicie, budowa jest naprawdę w porządku, w ogóle prowadzi do niej taka fajna droga. Standardowo dużo ludzi biega, to mówiłem wcześniej w tym vlogu, że naprawdę jogging, porany, w ogóle bieganie, no wszyscy tutaj aktywnie spędzają swój wolny czas. I wzdłuż tego chodnika palmy, co też daje taki efekt i podkreśla wyjątkowość tego miejsca. Powiem Wam, że chyba najlepszym patentem na zwiedzanie Barcelony jest po prostu chodzenie po Barcelonie. Skręcanie w lewo, w prawo. Tak warto zwiedzać to miasto, odbijając od tych takich najbardziej charakterystycznych i turystycznych miejscówek. I my w niedzielę będziemy w ten sposób spędzać dzień. Bardzo lubimy taki klimat, a tego jest tu pod dostatkiem. Teraz spacerując znajdujemy się w takiej okolicy o nazwie El Born.
to taka dzielnica o średniowiecznym klimacie, o, tak to może ujmę. I na środku niej znajduje się taka hala, sala, do której możecie podejść, wejście jest bezpłatne. Są tu takie pozostałości, mury, ekspozycja tego, jak to wyglądało wcześniej. Ciekawe miejsce, warto zajrzeć spacerując. Jak się będziecie kręcić po okolicy, polecam Wam wstąpienie do knajpi i zjedzenie czegoś, co nazywa się empanadas. Są to takie bułeczki z farszem w środku, z rozmaitościami. Do wyboru jest, no, różne konfiguracje są do wyboru. 2 euro za taką bułeczkę robioną na miejscu, podgrzewana w piekarniku. Naprawdę kozak sprawa na szybkie posilenie się w trakcie Waszego zwiedzania miasta. Świetnie smakuje też sangria. Jest to popularne hiszpańskie wino, którego koniecznie musicie to spróbować. Nie można się oderwać. Kozak na owocach, z lodem, zimniutkie. Standardowo polecamy wypicie tego napoju, gdzieś odbijając ciasne uliczki, nie w głównych punktach komunikacyjnych, bo zapłacicie za nią po prostu dużo. A tak w przyzwoitej cenie można sobie taką szklaneczkę pyknąć i na ciepły dzień idealne. Idealne, moi drodzy. Cheers! Gocha, polecasz wszystkim wyjazd do Barcelony z lutym? Polecam. Oluś też poleca. Polecasz, Olek? Powiedz, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, cześć.